To dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ usługi są naszym największym towarem eksportowym dzisiaj w Europie, ale też jak będziemy przekonywać naszych europejskich partnerów, to także jest element, który stanowi o konkurencyjności europejskiej gospodarki. Przyjęcie rozwiązania zaproponowanego ostatecznie przez Komisję jest bardzo trudne dla tego rynku w Polsce, ale także mamy nadzieję, że zmobilizujemy kraje Grupy Wyszehradzkiej, kraje przybałtyckie, które wyrażają podobne obawy jak strona polska do tego, aby przekonywać kraje członkowskie starej Europy, że to rozwiązanie jest niekorzystne dla całej Europy. Mamy nadzieję, że w tym partnerstwie będziemy również słyszalni bardzo mocno z głosami ekspertów, profesorów z krajów starej Unii, którzy także zwracają uwagę, że proponowane dzisiaj przez Komisję rozwiązania są skrajnie niekorzystne dla całej Europy. My już dzisiaj, polscy przedsiębiorcy już dzisiaj konkurują przede wszystkim jakością, rzetelnością i profesjonalizmem. Coraz rzadziej mówimy już o tym, że konkurujemy kosztami pracy. To dlatego te globalne koncerny, najbardziej zaawansowane technologie decydują się dzisiaj przyjeżdżać do Polski już nie ze względu na koszty pracy właśnie, ale na jakość usług świadczonych i na bardzo profesjonalny rynek pracy. A zatem ten profesjonalizm staje się coraz bardziej polskim znakiem jakości i mamy nadzieję, że będzie to ten jeden z wątków polskiej marki rozpoznawalnej nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.